Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Berlin Autotest. Zapraszam na prezentację luksusowego sedana, który pochodzi z Chin, a jest nim Hongji Quasado. Jest to prawie 5-metrowy sedan, a to niestety już coraz bardziej zapomniany w tych czasach rodzaj nadwozia kosztem SUV-ów. Ale czy słusznie? W mojej ocenie absolutnie nie. A wy co sądzicie o takim typie nadwozia? Jest już przeżytkiem w dzisiejszym świecie? Czy nadal da się jeździć sedanem? Samochód jest wyposażony w silniki benzynowe, napęd naprzód i 8-stopniowy automat. Dokładnymi danymi technicznymi oraz osiągami zajmiemy się w dalszej części odcinka. Bezpośrednimi konkurentami w Europie są dla niego takie samochody jak BMW serii 5, Audi A6 czy na przykład Jaguar XF. Na wstępie dosłownie kilka słów na temat samej marki Hongji i jej historii. Hongji to chińska marka luksusowych samochodów należąca do koncertu FAW Car Company, wchodzącego w skład spółki FAW Group. Marka Hongji została wprowadzona na rynek w 1959 roku, co czyni ją najstarszym brandem samochodów osobowych państwa środka, czyli Chin. Początkowo modele samochodów marki Hongji były przeznaczone jedynie dla wysokich rangą urzędników państwowych. Stąd właśnie wywodzi się jego iście królewski i luksusowy rodowód. Produkcja została zakończona w 1981 roku, ale w połowie lat 90. marka ponownie została reaktywowana. Wprowadzony na rynek w 1958 roku model Hongji był jednocześnie pierwszym samochodem wyprodukowanym niezależnie w Chinach. Róbcie coś do picia i zaczynamy. To, co czyni go wyjątkowym na tle europejskich rywali, to jak zazwyczaj w przypadku pojazdów pochodzących z Chin, oczywiście jego cena, która w Stanach Zjednoczonych za dwulitrowy, luksusowy, wyposażony produkt wynosi, uwaga, $29,800, co na nasze po dzisiejszym kursie z końcówki sierpnia 2024 roku daje zawrotną kwotę 114 730 zł. Tanizna, tanizna i jeszcze raz tanizna. To po raz kolejny przykład, że gdyby była możliwość uczciwego traktowania gospodarek w dwie strony, to takie auta jak prezentowany pochodzący z Chin sedan zalałyby nasze europejskie ulice. Oczywiście mamy wszyscy świadomość tego, z jakich przyczyn Unia Europejska broni naszego rynku. Gdyby pozwolić bez ograniczeń na wejście chińskim markom na nasz rynek, firmy z Francji, Niemiec czy też Włoch mogłyby się od razu pakować. Ale tym, którzy w pierwszej myśli, jaka ich dogoniła, cieszą się w duchu, ba, są z pewnością tacy, którzy cieszą się wręcz otwarcie z potencjalnego upadku niemieckich marek motoryzacyjnych. Przypomnę tylko, że to nadal Niemcy i kraje zachodniej Europy są głównymi odbiorcami naszych produktów. Zaczynając od mebli poprzez stal, układy hamulcowe, na dywanikach samochodowych kończąc. Więc upadek niemieckich koncernów oznaczałby równolegle spore problemy dla naszej gospodarki. A to bezpośrednio w kolei następstw przełożyłoby się na fakt, iż przeciętny Kowalski, który w takiej fabryce pracuje, nie miałby już na gofra z pudrem za 35 zł, na przykład we Władysławowie czy w Kołobrzegu. Kumacie, o co chodzi? Wygląd zewnętrzny. To, co od razu wyróżniłoby posiadacza takiego samochodu podczas powolnych cruisingów po warszawskich ulicach, to właśnie jego odmienny wygląd. Albowiem przy swoich 498 cm długości i rozstawie osi wynoszącemu 292 cm już samymi wymiarami auto stwarza wrażenie, jakbyście wygrali co najmniej szóstkę w lotto. Jego wielki grill o 12 ułożonych pionowo zębach oraz stosunkowo smukłe LED-owe reflektory główne nie przypominają przynajmniej mnie niczego, co obecnie można spotkać na polskiej drodze. Poniżej reflektorów głównych znajdują się nieco bardziej ukryte w zderzaku, również wykonane w technologii LED światła przeciwmgłowe. A system oświetlenia zewnętrznego z dokładnością dziennikarską wygląda następująco i są w nim zastosowane. Reflektory z adaptacyjnymi światłami drogowymi. Zmieniają one jasność światła w ciągu mikrosekund w odpowiedzi na wykrycie np. pieszego przechodzącego przez jezdnię. Podobnie jak zastosowane tzw. sokole oko, które obserwuje dosłownie wszystko. Zmniejsza to znacząco ryzyko oślepienia przez nadjeżdżające samochody i poprawia bezpieczeństwo jazdy. Natomiast w wyglądzie tylnej części nadwozia zobaczymy płaskie końcówki wydechów oraz reflektory główne, które są w modny dziś sposób połączone na całej szerokości pasem LED-owym. Nadaje to pojazdowi ultra nowoczesny wygląd przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu klasycznej limuzyny.
a luksus i nowoczesność ucieleśniają się głównie na zewnątrz. Rezydencka tożsamość samochodu znajduje odzwierciedlenie w zaokrąglonych liniach nadwozia. 17 lub 18-calowe felgi aluminiowe dobrze komponują się z wyglądem zewnętrznym. Natomiast chromowane wykończenie przedniego grilla i chromowane reflektory samochodu nadają mu oczekiwanego w tej klasie aut prestiżu na drodze. A jakie są dostępne kolory nadwozia? Kolory nadwozia oferowane dla Hongji Quasado 2024 to kość słoniowa, zorza polarna, czerń, kwantowy srebrny szary i różowa czerwień. Jednak to, co absolutnie odróżnia cały projekt Hongji, to czerwona linia, która z grilla wraz z przetłoczeniem wspina się po masce. Jest ona podświetlana. Takiego elementu stylistyki próżno szukać u europejskich rywali. W tym miejscu bardzo poprosimy Państwa o zasubskrybowanie tego kanału. Państwu pozwoli to na nieomijanie kolejnych odcinków, nam zaś na ciągłe rozwijanie i udoskonalanie naszej wspólnej platformy dyskusyjnej o motoryzacji, jaką chcemy, żeby stał się w przyszłości Berlin Auto Test. Wnętrze pojazdu. W wystroju wnętrza zachowana jest precyzyjna równowaga między szlachetnością a luksusem, a także między harmonią a komfortem. Deska rozdzielcza wtapia się w architekturę przedniej części kabiny, nadając jej swego rodzaju poczucie luksusu. Przetłoczenia na siedzeniach zaś oraz sama deska według projektantów mają przypominać płynący wodospad. Czy tak jest w istocie? Ocencie sami. Wewnątrz znajdziemy również bardzo rozbudowane oświetlenie ambientowe. Dobiera ono kilkadziesiąt odcieni, aby zapewnić wyjątkowe i przyjemne wrażenia z jazdy. Wrażenia te oczywiście potęgowane są podczas nocnych podróży. Doskonały widok na słońce w zimowe dni, kiedy go najbardziej człowiek potrzebuje, a może i świecące gwiazdy w nocy. Jeśli tego potrzebujesz, to w tej cenie masz to w standardzie, ponieważ takie odczucia zapewnia bardzo przestronny szyberdach. Na pokładzie dostępny jest również dwustrefowy, automatyczny system klimatyzacji z generatorem jonów ujemnych tlenu, system jakości powietrza AQS, system oczyszczania powietrza PM2,5 oraz wizualny wyświetlacz procesu oczyszczania powietrza. Na pierwszy rzut oka można by nawet pomyśleć, że to tylko bajer, ale w miejskich warunkach jest to doskonały sposób na odizolowanie się od zanieczyszczeń. A najlepszym dowodem jakości powietrza, jakie nas otacza, możemy zauważyć podczas demontażu filtra kabinowego w każdym zamku. Wówczas po jego demontażu ukazuje nam się cały brud, jaki się na nim osadza, więc niby to bajer, ale jednak przydatny. Hongji Quasado jest także wyposażony w wiele funkcji w zakresie technologicznym, funkcji, które potrafią zapewnić nam i rozrywkę, i wygodę. Wśród nich znajdziemy 12 i 3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników i 12 i 6-calowy centralny ekran LCD z Apple CarPlay i Android Auto oraz Bluetooth i nawigacją. Do ładowania otrzymujemy natomiast w standardzie ładowarkę bezprzewodową i porty USB. Któż z nas nie lubi podczas jazdy posłuchać sobie muzyki lub jakiegoś podcastu na trasie? Problem w tym, że w niektórych autach nawet marek premium w bazowych wersjach nagłośnienie często przypomina głośniki bezprzewodowe, których używa młodzież. Mam na myśli słabą jakość niskich tonów lub charczący bas po przekroczeniu pewnych wartości w dostępnej skali. Natomiast w Hongji Quasado 2024 dostępny jest 8-głośnikowy system dźwięku przestrzennego Dynaudio, który można rozszerzyć do systemu 12-głośnikowego, który poprawia jakość dźwięku, aby uzyskać realistyczny efekt dźwiękowy. System ten wykorzystuje algorytmy do wyodrębniania informacji przestrzennych i wzmacniania dźwięku w otoczeniu, aby stworzyć prawdziwy efekt dźwięku przestrzennego, więc podobno gra świetnie. W tego typu limuzynach ogromne znaczenie ma również wygoda foteli. Fotele te są wyposażone w mechanizm wentylacyjny, który zapewnia chłód. Fotele są wykonane z najwyższej jakości skóry, prawdziwej skrówek, przepraszam ekologów. Dodatkowo fotele są regulowane elektrycznie na 8 lub 12 sposobów i zawierają funkcję pamięci pozycji, dzięki czemu możesz zapamiętać, gdzie siedziałeś, na wypadek, gdyby inna osoba prowadziła twój samochód. Długie przejażdżki będą wygodniejsze dzięki funkcji masażu na siedzeniach kierowcy w standardzie. Przypominam, cena auta w USA wynosi na nasze niespełna 115 tysięcy polskich złotych. Quasado wyposażony jest też w ciekawą funkcję zdalnego startu, która doskonale łączy cyfrową inteligencję i dostępność, czyli odpalanie samochodu z aplikacji smartfonem. Sprawdźmy, czym napędzany jest ten luksusowy sedan.
Honji Quasado, zależnie od rynku, jest produkowany w kilku wersjach wyposażenia. Oferta zaczyna się od modelu podstawowego o nazwie Basic z uturbionym silnikiem o pojemności 1,5 litra. Jednak o tym modelu z tym silnikiem dziś nie powiemy za dużo, ponieważ na jego temat w internecie jest zbyt mało dostępnych informacji. To, co wiem na pewno, to że auto z 1,5 litrową jednostką jest wyposażone wyłącznie w najbardziej potrzebne dodatki zwiększające komfort i bezpieczeństwo. Kolejne warianty mają prezentowany w dzisiejszym materiale silnik o pojemności 2 litrów. Honji Quasado z 2-litrowym silnikiem zaczyna się od wersji standard, następnie jest Comfortable, Deluxe oraz Flagship, z czego ta ostatnia wersja cechuje się najbogatszym wyposażeniem. Ten 2-litrowy motor prezentowany w Stanach Zjednoczonych w cenie od 115 tysięcy złotych na nasze oferuje w swoim wyposażeniu 8-biegową automatyczną skrzynię biegów dwusprzęgłową, a dostępne tryby jazdy, jakie oferuje ta skrzynia, to ekologiczny, komfortowy, sportowy oraz niestandardowy. To jednostka o 4 cylindrach i wspomnianej pojemności 2 litrów z turbodoładowaniem. Dysponuje ona mocą 223 koni mechanicznych i 340 Nm momentu obrotowego. A przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę wynosi 7,8 sekundy. No niby szału nie ma, ale i waga słuszna, bo wynosi 1830 kg, więc silnik ma co rozpędzać. Jak podaje producent, średnie spalanie wynosić ma 6,6 litra na 100 km. Jest to wynik bardzo dobry. I potwierdzają go testy dziennikarzy z krajów, gdzie jest on już dostępny i sprzedawany, czyli w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Azerbejdżanie, Bahrajnie, Kambodży, Polinezji Francuskiej, Izraelu, Japonii, Jordanii, Laosie, Norwegii, Omanie, Katarze, Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz w Uzbekistanie i Wietnamie. Ciekawe, czy dołączy do tej listy Europa. Prędkość maksymalna wynosi równo 200 km na godzinę i jest ona ograniczona elektronicznie. Napęd przenoszony jest na przednie koła i to według mnie jedyna poważna niedogodność, jaka w tego typu limuzynie po prostu nie przystoi. Albowiem topowe marki zazwyczaj oferują albo napęd na tył, albo na cztery koła. Wyjątkiem jest Lexus LS, który w bazowej odmianie również napędza tylko przednią oś. Jednak napęd tylko na przednią oś, a na tylną oś to nie to samo. Jeśli miałbym wybór, zawsze wybrałbym napęd na tył. Honji wyposażył Quasado 2024 w następujące funkcje bezpieczeństwa, do których należą: poduszki powietrzne, układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, elektroniczny rozdział siły hamowania, system monitorowania ciśnienia w oponach z wyświetlaczem ciśnienia i ostrzeżeniem, hydrauliczny asystent hamowania i wspomagania, asystent ruszania na wzniesieniu, czujniki parkowania przód i tył, ostrzeżenie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, asystent utrzymania pasa ruchu, wykrywanie martwego pola, system ostrzegania przed kolizją z tyłu, system ostrzegania o otwarciu drzwi, boczny system ostrzegawczy do cofania, system wspomagania zmiany pasa ruchu, system monitorowania zmęczenia, autonomiczne hamowanie awaryjne, system ostrzegania przed kolizją z przodu, kontrola trakcji, elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, elektroniczny hamulec postojowy. To wszystko sprawia, że samochód niczym nie odbiega w zakresie bezpieczeństwa od światowej konkurencji. Podsumowując, gdyby tylko takie samochody były dostępne z gwarancją, jaką określa producent, czyli na 7 lat pomocy drogowej, 7 lat gwarancji bez limitu kilometrów, 3 lata lub 7 bezpłatnych okresowych przeglądów w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, dodając do tego spalanie na poziomie 6,6 litra, to wyobraźcie sobie, ile aut tego typu zalałoby Europę. Jak już wspomnieliśmy, możemy tylko pomarzyć o takich autach, ale z drugiej strony, może któryś z polskich dealerów pokusi się o sprowadzenie go do naszego kraju. Uważam, że nawet po dodaniu 100 tysięcy złotych opłat celno-skarbowych i innego rodzaju regulacji, to nadal w cenie wynoszącej w granicach 200-215 tysięcy złotych byłby on łakomym kąskiem i pewnego rodzaju odmianą na polskich ulicach. W moich uszach i pamięci pozostają długość gwarancji i cena podstawowa tego samochodu. No cóż, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Nowi widzowie, nie zapominajcie o subskrypcji. Oraz bez wyjątku wszyscy piszcie proszę, jakie macie zdanie na temat prezentowanego w dzisiejszym odcinku sedana.
Możecie nam również śmiało podsyłać pomysły na kolejne odcinki. Jaka inna z nowości Was interesuje najbardziej? Tymczasem trzymajcie się w zdrowiu przez cały tydzień i do zobaczenia w kolejną niedzielę o 12:00. Berlin Autotest.